Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie roczne, w którym sprawdzę tradycyjnie ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść, odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, żeby można było wyciągnąć taką wiedzę i średnią z obu czytań. Raki, przejdźmy do czytania. I sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok. Karta śmierci, którą bardzo lubię, a już zwłaszcza w tej talii. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Karta ósemki monet, karta rozwoju, pracy, zaangażowania się. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi as buław i gdzieś wychodzi mi, że wychodzi na to, że pewne zmiany przyjdą Wam łatwiej, albo nie będą one rzeczywiście okupione nerwami i stresem. Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, dwójka buław, czyli karta rozdroża, ewentualnie, słuchajcie, budowania tak naprawdę swojej strefy komfortu. I to może być związane na przykład, słuchajcie, z dbaniem o remont domu, o zmianę mieszkania, o w ogóle gdzieś tak naprawdę wszystko, co gdzieś jest skupione dookoła tego, jak Wy się czujecie w życiu. Rada dla Was. Rada to jest król mieczy, bliźnięta wagawodnik, ewentualnie, ale też podejmować, słuchajcie, decyzje w zgodzie z rozumem. Czego nie robić, czego raczej unikać. Tutaj jest siódemka mieczy i królowa monet z przełożenia. No, słuchajcie, piękny rozkład. Naprawdę bardzo mi się gdzieś on podoba. Myślę, że Wam też. No jest właśnie pełen, no nie tylko obfitości, ale właściwie pracy, aby mieć tę obfitość. I też w ogóle, słuchajcie, takiego wzięcia się z zapałem za wprowadzenie zmian, za zadbanie o siebie. I zacznijmy od tego, że z przełożenia ta przepiękna królowa monet z wielkim wieńcem na głowie, no gdzieś, słuchajcie, po pierwsze na pewno pokazuje osobę taką dojrzałą emocjonalnie, stabilną życiowo, taką, która wie, czego chce, a czego nie chce. Taką, która gdzieś tak naprawdę umie zapuścić korzenie i czuje się dobrze w tym miejscu właśnie, w którym zapuści korzenie. I wcale to nie musi być związane rzeczywiście z sadzeniem drzew lub, słuchajcie, z domem. Mam nadzieję, że wiecie o tym. Mam was za osoby inteligentne, ale królowa monet też jest w ogóle zdrową egoistką. Ona myśli o sobie w najwyższych kategoriach, stawia siebie na pierwszym miejscu i
Nie ma to nic wspólnego z narcyzmem lub z niezdrowym niezainteresowaniem otoczeniem, no ale gdzieś tutaj ten zdrowy egoizm. Ja jestem ważny, dbam o siebie, kocham siebie, troszczę się o siebie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta śmierci. No, jedna z moich ulubionych niewątpliwie, zwłaszcza w tej talii. No, jest ona przepiękna. Pokazuje panią zimę, która żegna się i gdzieś tutaj, no, na jej miejsce powoli już przychodzi wiosna. Tutaj zobaczcie, już są przebili śniegi. Taki piękny motyw ludowy gdzieś z tej karty bije. Zresztą w ogóle z tej całej talii. Ale ta karta mówi dosłownie o odrodzeniu, o transformacji, o zmianach, o tym, że idzie nowe i gdzieś tak naprawdę w tym roku jesteście w stanie pożegnać się z przeszłością, wiecie jak, w taki sposób bez jakiegoś żalu, bez smutku, tylko raczej z dojrzałością i z zadowoleniem, no, z takim podnieceniem a propos tego, co przyniesie wam nowy etap. Pięknie. Myślę, że jest to rok zmian i transformacji. I teraz zobaczcie. Przychodzi do was karta ósemki monet, a ósemka monet jest kartą pracy, ale też w ogóle, słuchajcie, zaangażowania, starania się, rozwoju. I to może być jak najbardziej związane z odkrywaniem nowych pasji, z gdzieś tak naprawdę powrotem na studia, ze znalezieniem sobie gdzieś takiej, no, takiej strefy, takiego zajęcia, które będzie was bardzo pochłaniało, rozwijało, dawało wam ogromne zadowolenie. I jeszcze przy okazji, no tutaj tak naprawdę wpływało na komfort waszego życia. Być może ktoś z was, no, będzie się tutaj bawił w remonty, albo na przykład w stolarstwo, czy słuchajcie, w dzierganie. No to już w zależności od tego, co tutaj odkryjecie, ale na pewno rok pełen zaangażowania i takiego hartu ducha. Momento. Tutaj zobaczcie do przeszłości. Odchodzi wam karta Asa Buław. I As Buław tutaj w negatywie mógłby niewątpliwie pokazywać sytuację, w której z takimi nerwami, ze stresem, z poczuciem, że nie wiecie, co robić i no, tutaj tak naprawdę jesteście gdzieś pod ścianą, musicie szybko podjąć decyzję. Taka niepewność też. No, to mi się wydaje, że odchodzi do przyszłości i to też może być, słuchajcie, związanego z tym, że jeśli czegoś nie czujecie, to tego po prostu nie robicie. Jeśli ktoś was pogania, ma w stosunku do was jakieś wygórowane, słuchajcie, wymagania albo no, gdzieś was tutaj na was naciska, no to tak naprawdę im bardziej ten ktoś to robi, albo otoczenie, tym bardziej wy tego nie robicie. I bardzo dobrze, bo no, gdzieś tutaj jest znowu działanie w zgodzie ze sobą i no, myślę, że no, to właśnie działanie w zgodzie ze sobą jest ku spokoju, ku stabilizacji życiowej i zaufaniu w stosunku do siebie. Tym bardziej, że zobaczcie, no tutaj wy przedstawiacie się jako karta dwójki buław i no właśnie z jednej strony jest to karta rozdroża, więc być może część z was, no teraz słuchając tego przekazu, jest dosłownie na rozdrożu i zastanawia się, co zrobić, czy odejść, czy zostać, czy rozpoczynać, czy gdzieś tutaj w ogóle nawet nie próbować, czy zmieniać swoje życie, czy gdzieś powiedzmy dalej tkwić w tym, czym jesteście. I mi się wydaje, że tutaj już od początku roku żwawo, że tak powiem, wprowadzacie właśnie zmiany i wychodzicie z tego rozdroża. Ewentualnie dwójka buław to też jest karta takiej strefy komfortu oraz asertywności. Czyli tak, z jednej strony umiecie tak asertywnie działać i tak stawiać granice, no, żeby gdzieś wam było dobrze, ale też w ogóle ta strefa komfortu, czyli dbanie o siebie, o swoje mieszkanie, o swoje wykształcenie, o to, żeby było wam dobrze, a nie tylko dogadzacie innym. Tutaj zobaczcie, w Radzie jest dla was karta Króla Mieczy, którego bardzo lubię,
No król mieczy, słuchajcie, jest taki opanowany, trochę chłodny, zdystansowany emocjonalnie. Jest strategiem. Jest osobą, która zanim coś zrobi, to pomyśli, zastanowi się, zaplanuje. To jest też, słuchajcie, ogromny dyplomata. No, słuchajcie, taki wódz wymarzony, tak bym powiedział. I powiedziałbym w ten sposób. No, gdzieś właśnie należy tutaj działać z rozumem, w spokoju, dojrzałe podejmować decyzje, właśnie w zgodzie ze sobą, zachowywać się jak dojrzała osoba, bo też zastanówmy się, czy na przykład, powiedzmy, podkładanie się innym i jakaś uległość, robienie wiecznie wszystkiego, czego inni od nas chcą i oczekują, czy to jest dojrzałe? No może trochę nie, no. To brzmi jak taka uległość dziecięca, na przykład. Albo uległość kogoś, kto no, czuje się gorzej niż te osoby, które no, wywierają na was wpływ. Karta króla mieczy też mówi, aby konszaktować z trygonem powietrza. Bliźnięta waga wodnik. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest, zobaczcie, karta siódemki mieczy i ona przedstawia no, nie tylko złodzieja i oszusta, ale w ogóle, słuchajcie, kogoś, kto wybiera drogę na skróty, po łebkach, taką drogę, która no, niby teoretycznie ma być łatwiejsza, ale tak naprawdę to wszystko gdzieś się nie opłaca, bo jeszcze tylko problemy z tego wyjdą. Czyli tak, w zgodzie ze sobą, w ogóle gdzieś tak naprawdę krok po kroku i też, słuchajcie, pracować nad no, może odkładaniem pewnych rzeczy na później. Ale mi się wydaje, że w tym roku raczej na pewno gdzieś od początku się za nie zabieracie. No tutaj nie oszukiwać, jeśli chodzi o swoje postanowienia noworoczne. Jeśli rzeczywiście gdzieś nie umiecie pewnych postanowień dotrzymać, no to może wcale nie są wymyślone w zgodzie z wami. Może kogoś chcecie naśladować, albo może cel, który macie przed sobą w oczach swoich, no gdzieś jest niewystarczający. Czyli chcę iść na siłownię, żeby mieć sześciopak. No, słuchajcie, w sensie brzuch, na brzuchu. A może wypadałoby zmienić perspektywę i wybrać w ogóle gdzieś życie, powiedzmy, w aktywności fizycznej ku zdrowiu, ku lekkości. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla was ogólna energia? Karta gwiazdy, moja ulubiona, przepiękna. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w związku? Karta głupca. No słuchajcie, pięknie. Jak wy się przedstawiacie w tym roku? Ósemka buław. No dobrze. Kujecie żelazo, póki gorące. Rada dla was. Dziesiątka monet. Czego raczej nie robić, czego unikać. Karta maga i czwórka kielichów z przełożenia. Powiem tak. Jeśli są gdzieś relacje, w których pewna osoba zachowuje się jak pies ogrodnika, to ja tutaj widzę wyjście z iluzji, postawienie spraw jasno, kawa na ławę, szczera rozmowa o waszych oczekiwaniach. Po prostu. Ale przejdźmy do czytania. Z przełożenia czwórka kielichów dla związków mogłaby, słuchajcie, mówić o tym, że mam wrażenie, że po pierwsze, no właśnie tutaj ktoś może zachowywać się jak pies ogrodnika, ale dla osób, które nie mają takiej sytuacji, to mi się wydaje, że tutaj w tym roku przede wszystkim pracujecie nad zaufaniem do siebie i dawaniem sobie przestrzeni tak naprawdę. Dlatego, że no gdzieś tutaj być może
ostatnio było za dużo zazdrości lub kontroli. Tak bym powiedział. Dajecie sobie przestrzeń i to naprawdę plusuje. Jeśli chodzi o energię z przełożenia dla singli, to czwórka kielichów wydaje mi się, że może być związana z tym, że no, staniecie przed jakimś dylematem, przed podjęciem decyzji. Być może będzie na horyzoncie ktoś, kto najprawdopodobniej jest właśnie tą osobą, ale gdzieś nie do końca albo się w ogóle nie angażujecie, albo za wolno. Być może gdzieś nie do końca doceniacie tej osoby. Tej osoby. Już wam powiem dlaczego. Albo dlatego, że po pierwsze odrabiacie lekcje z przeszłości i nie chcecie za szybko spraw do przodu posuwać, co jest dobre. Druga sprawa jest taka, że być może po prostu jest to ktoś nie do końca w waszym typie i za szybko skreślacie tę osobę, co mogłoby nie być dobre. Zobaczcie w ogólnej energii dla związków, moja ulubiona karta gwiazdy, sugerująca albo iluzję. To dla osób, które zachowują się po prostu jak, no tutaj, pies ogrodnika. Albo karta gwiazdy mówi o tutaj czymś pozytywnym, o nadziei, o tym, że coś czuwa nad waszym związkiem. Jest to taka karta związana ze spokojem i no ja myślę, że gdzieś niewątpliwie no, w tym roku spokój osiągacie. Po prostu gdzieś też tutaj jest on związany z tym, że bardziej sobie po prostu ufacie. Nad tym na pewno pracujecie. I mam też wrażenie, że spełniacie razem marzenia. Również takie związane z podróżami, co was bardzo scala. W ogólnej energii dla singli karta gwiazdy, no dosłownie mówi o tym, słuchajcie, że albo ktoś z przeszłości tutaj może chcieć wrócić, ale to, że się zmieniła, jest iluzją. No, ewentualnie ta karta tutaj sugeruje, że podczas spełniania jakichś swoich marzeń, na przykład związanych z podróżą, z kursem garncarstwa czy fotograficznym kursem, macie szansę poznać niespodziewanie kogoś, kto z jednej strony może nie być do końca w waszym typie, ale jest to ktoś dla was. Trzeba spróbować. Momento. Ta karta tutaj w ogóle mówi o tym, że spełniacie swoje marzenia i to jest dla was najważniejsze. Marzenia i plany. Jeśli nie będzie w tym roku miłości, to nic. I tak macie co robić. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka przedstawiają się jako karta głupca i no, z jednej strony jest to ktoś właśnie niepoważny, kto gra na emocjach i nie wie, czego chce, a propos tych relacji związanych z psem ogrodnika. Albo karta głupca, no tutaj mówi o nowym początku i rozpoczęciu od zera, czyli albo wy te psy ogrodnika zostawiacie, albo w relacjach po prostu szczęśliwych, czy w ogóle w których powiedzmy były jakieś no takie mniejsze przejściowe problemy, bo problemy są zawsze, no mam wrażenie, że tutaj zaczynacie od nowa i też w ogóle spędzacie ze sobą mnóstwo czasu, ale inaczej aniżeli do tej pory, czyli realizujecie się osobno, dajecie sobie przestrzeń, ale też razem na przykład wybieracie się na jakiś kurs, podróżujecie i tak dalej, i tak dalej. Wyzwania sobie robicie. Jeśli chodzi o single, to no, przychodzący do was głupiec, czyli karta zerowa w Wielkich Arkanach, mówi o tym, że pojawia się ktoś nowy. Nowa relacja, w której można od początku, od zera zacząć, odrabiając lekcje z przeszłości i nie popełniając tych samych błędów lub nie pozwalając innym na popełnianie tych samych błędów z wami. No, ewentualnie jest jakiś głupiec, który pojawia się z przeszłości i niby się zmienił, ale jednak nie do końca. Na pewno chce takie wrażenie na was wywrzeć, że się zmienił lub zmieniła. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta ósemki buław i no, ósemka buław może być związana ze szczerą rozmową, która powinna no, gdzieś wyjść od was, z was i to jak najszybciej. I to gdzieś będzie bardzo oczyszczające dla waszej relacji. No ale też w ogóle z tym, że no, to też dla osób, które mają trudne związki. Ale ósemka buław gdzieś tutaj mówi, że być może to wy za bardzo ostatnio kontrolujecie
w relacji, w związku. Może gdzieś tutaj za mało właśnie tej przestrzeni dajecie i no tutaj dużą pracę trzeba wykonać, ale jeśli chodzi o single, to ósemka buław, karta związana z komunikacją i szybkością, być może komunikacją w internecie. Ta osoba powracająca może na razie właśnie pojawić się w internecie, napisać do Was, zapytać co u Was, złożyć życzenia świąteczne. Zobaczymy, co Wy dalej z tym zrobicie. Ale ósemka buław gdzieś w ogóle sugeruje, że Wy tutaj jesteście osobami bardzo takimi szybkimi, przedsiębiorczymi, które mają swoje cele, za tymi celami gdzieś rzeczywiście gonią, że tak powiem, i no, momentami możecie nie mieć czasu na randkowanie, związki. Co może być troszeczkę w sprzeczności z Waszymi potrzebami, bo raki są raczej rodzinne. W radzie dla związków jest dziesiątka monet i ta karta może mówić, słuchajcie, o wspólnych inwestycjach, o tym, żeby razem robić remonty, żeby razem odkładać pieniądze, też żeby podpisywać jakieś umowy razem i w miarę możliwości formalizować Wasze związki. Ewentualnie doprowadzać do jakichś deklaracji, tak bym powiedział. Tutaj też na pewno nie żałować pieniędzy na wspólny rozwój. To garncarstwo, szydełkowanie, taniec, podróże i tak dalej. Słuchajcie, to co Wy sobie już tam zamarzycie. Jeśli chodzi o osobę w trudnych relacjach, wybrać tak, żeby Wam było dobrze i spokojnie. Jeśli teraz nie jest, to zrobić tak, żeby było. W radzie dla singli dziesiątka monet, no, mogłaby mówić, żeby nie ulegać naciskom rodziny i przyjaciół. A propos tego, z kim macie się spotykać, jak się macie spotykać, kiedy i tak dalej. To Wy decydujecie o swoim życiu. Jeśli macie, powiedzmy, określoną ilość lat i jeszcze z nikim nie jesteście w jakimś poważnym związku, to nic. Przyjdzie na Was też czas. Albo i nie, ale no Wy tutaj macie mieć, że tak powiem, tak czy siak, no, stabilne życie skupione na rozwoju siebie, a nie na słuchaniu innych i desperackiemu szukaniu po prostu jakichś związków na siłę. Rada jest też taka, żeby zastanowić się, czy jeśli ktoś Wam kiedyś nie dał stabilności, stabilizacji w relacji, to czy dzisiaj da, jak wróci. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Słuchajcie, karta maga, który dużo opowiada, mało robi. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli ktoś flirtuje, czaruje, obiecuje, ale nie wywiązuje się z tutaj tego, co mówi, to od takich osób z daleka. Ewentualnie tutaj, słuchajcie, nie unikać wspólnego spędzania czasu inaczej aniżeli do tej pory. Pracować nad rutyną w związku. I to też jest związane z tym, żeby każdy z Was oddzielnie miało swoje pasje, hobby, żeby zajmowało się swoim rozwojem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Słuchajcie, karty maga. Z jednej strony osób, które flirtują, czarują i opowiadają, jak to się zmieniło, jakie są fantastyczne, ale tak naprawdę wcale nic za tym nie idzie. Miejcie się na baczności. Ewentualnie nie odrzućcie kogoś za szybko, tylko dlatego, że nie jest w Waszym typie. Słuchajcie, bo to może być też czasami takie niepotrzebne ograniczanie się do tego, nie wiem, blondyna czy bruneta z ciemnymi oczami na przykład. No, słuchajcie, może blondyn z zielonymi też jest atrakcyjny. Co ja jeszcze tam miałem mówić? Chyba tyle. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Karta maga, znowu, no słuchajcie, niezły rok. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Czwórka mieczy, karta wyleczenia, spokoju. Co odchodzi do przeszłości?
Paś kielichów. Jak wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o pracę i finanse? Rycerz mieczy i... No dobra, zaraz. Jaka będzie dla was rada? Czwórka monet. Oszczędzać, odkładać. Ale jeśli macie, powiedzmy, oszczędzone, odłożone pieniądze wykorzystywać, to właśnie na rozwój, na szkolenia, na coś związanego ze zdrowiem też. Zaraz o tym powiem. Czego nie robić, czego unikać. O, słuchajcie, kartę wypadło, momento. Ale nie biorę, dlatego że się nie pokazały. Trójka monet i z przełożenia ósemka buław. Słuchajcie, mam wrażenie, że u kogoś może być czasowa przerwa w pracy związana ze zdrowiem, ale to nie chodzi o jakieś tutaj, powiedzmy, straszne rzeczy, które was będą stopować przed pracą, jakimiś tutaj tragediami i tak dalej, tylko bardziej chodzi o to, że okej, no to od dłuższego czasu planuję dłuższy urlop, albo sanatorium, albo powiedzmy, no na przykład, redukcję etatu po to, żeby zarabiać mniej, ale czuć się, no powiedzmy, gdzieś spokojniej, ewentualnie dorabiać na boku. Jest to czas na to. Tak bym powiedział. O! Z przełożenia ósemka buław i jest to karta szybkości, karta komunikacji, szczerości. Ona sprzyja zmianom. Jeśli chcecie zmiany zawodowe wprowadzać, jak najbardziej to robić. Tutaj mam wrażenie, że jest bardzo dużo u was w tym roku śmiałości do właśnie zaznaczania swoich granic, jeśli chodzi o pracodawców i to, ile zarabiacie. Do rozmów o tym, jakie są wasze potrzeby. Tutaj też widzę taką szybkość w podejmowaniu decyzji ku zmianom, tak bym powiedział. Na pewno dynamiczny rok, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Tym bardziej, że zobaczcie, no tutaj macie w ogólnej energii kartę maga. I mag właśnie przedstawia kogoś, kto manifestuje. Kogoś, kto no, niewątpliwie robi to, no, co od jakiegoś czasu gdzieś hulało mu w sercu, w duszy i tak dalej. Czyli być może gdzieś na przykład odkrywając nowe hobby, albo no, gdzieś tutaj szlifując swoje umiejętności w jakiejś pasji, no odkrywacie, że możecie dzięki temu zacząć zarabiać jakieś pieniądze. Ale też mam wrażenie, że tutaj bardzo dużo inwestujecie w rozwój, w szkolenia, w... Też słuchajcie, mam wrażenie, że inni uznają was jako autorytet i szkolicie innych. Tylko pilnujcie, żeby też mieć za to odpowiednie wynagrodzenie. Zobaczcie, przychodzi do was karta czwórki mieczy i jak najbardziej jest ona związana z regeneracją, z odpoczynkiem, z wyleczeniem. Dlatego wydaje mi się, że właśnie wasze zdrowie, wasz spokój jest dla was najważniejszy. Więc w tym roku inwestujecie w zabiegi, inwestujecie w remonty domów, mieszkań, żeby żyło wam się lepiej. Nie obawiacie się iść, powiedzmy, na jakieś zwolnienie, żeby iść do sanatorium. Już wy sobie tak wymyślicie, że no, nawet dostaniecie na to pieniądze. Coś takiego tutaj widzę. W każdym razie widzę też stabilną sytuację zawodową. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Pazia Kielichów i Paź Kielichów mógłby mówić o tym, że ktoś lekceważy wasze problemy lub wasze zdanie w pracy. I na przykład, jeśli chodzi o rozmowy z pracodawcami, to macie tutaj na tyle odwagi, że gdzieś są w stanie przychylnie spojrzeć na wasze prośby,
a jeśli nie, to już wiecie, że i tak sobie znajdziecie coś lepszego i bez żadnego problemu zaczynacie szukać. O, tutaj klakson na potwierdzenie. Paś kielichów też mówi, że no, nie warto romansować w pracy, bo no, chyba, że już powiedzmy, jak już wiecie, że ta osoba odchodzi lub wy zmieniacie dział, no to ewentualnie wtedy. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako karta rycerza mieczy, którego też bardzo lubię. No, on jest taką osobą waleczną i walczącą o wyższe wartości, o swoje wartości, o to, co jest dla niego najważniejsze. I on nie walczy z innymi, ale bardziej walczy o innych, o siebie, o swoją lepszą przyszłość. I macie tutaj właśnie w sobie mnóstwo determinacji do tego, aby się rozwijać, aby iść do jakiegoś celu, mierzyć wysoko, prosić o podwyżki, dokształcać się po to, żeby mieć lepszą pracę i tak dalej, i tak dalej. Super. Zobaczcie, rada dla Was to czwórka monet i czwórka monet przedstawia osobę, która właśnie tutaj pilnuje swojego skarbu, skrzyni wypełnionej denarami, czyli po pierwsze robić tak, żeby gdzieś już powoli zacząć odkładać pieniądze, nawet jakieś małe sumy, ale wiecie, grosz do grosza, a będzie co? Kokosza. Opłaca się. Ewentualnie, słuchajcie, robić tak, żeby gdzieś tutaj ochronić swoją przestrzeń. Czyli walczyć o pieniądze, walczyć o podwyżki, no gdzieś pokazywać, że Wam naprawdę zależy na awansach. Ewentualnie, jeśli czujecie, że ktoś niesprawiedliwie Was traktuje, to po prostu gdzieś pilnować swojego, czyli sprowadzać to na sprawy sądowe, na drogę sądową. Gdzieś tutaj no, prosić osoby trzecie o pomoc, żeby Wam było lepiej, żeby Wasz interes był no, zadbany. O, czego nie robić, czego unikać? Trójka monet. Karta, która może być związana, słuchajcie, z po pierwsze hobby, pasją, nie unikać inwestowania pieniędzy, hobby, w pasję, rozwój. Być może nawet jeśli nie teraz, to w najbliższej przyszłości gdzieś będziecie mogli na nich zarabiać, ale też nie unikać inwestowania w rozwój, w remonty, w mieszkania, w nieruchomości. Ta karta też mówi, żeby zanim zmienicie pracę, spróbować zawalczyć o coś więcej w obecnym miejscu pracy. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Na moim kanale już niedługo będzie więcej czytań rocznych oraz miesięcznych. Tutaj je gdzieś wszystkie podlinkuję, więc sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są ogólne, więc bierzcie do siebie tylko to, co z Wami rezonuje, a całą resztą się w ogóle nie przejmujcie. Sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych. Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zostawiania po sobie śladu w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.